Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym sportowcem na pewno, siatkarzem. Bardzo mi się podoba ten sport, więc pewnie jeżeli wzrostu nie byłoby za mało, to byłbym siatkarzem. Za granicą kibicuję. Generalnie kibicuję dobrej piłce, ale chyba serce podpowiada, że Barcelona. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa. No, w Polsce to był Maciek Chrzęsny. Osoba spoza świata sportu, którą chciałbym poznać. Barack Obama. Byłem z siebie dumny, gdy jakiś tydzień temu widziałem ogromną kolejkę przed moim nowym interesem, przed pączkarnią Bielsku-Białej. Naprawdę czułem się bardzo dobrze. Ostatnio śniło mi się, no sny mam pokręcone, śniło mi się, że płynąłem rzeką, która była wypełniona złotem. Podobno dobra wróżba. Po meczu lubię. No kiedyś jak grałem, to lubiłem odnowę. A teraz lubię inną odnowę. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. Normalnych nie było, więc były same dziwne. Program jest przed 22, więc pozwolisz, że zachowam to dla siebie. Kultowy tekst z szatni piłkarskiej, raczej śmieszny, z szatni Bełchatowa. W każdą środę padało pytanie po treningu, czy dzisiaj Sałęka się pali. Zainteresowany wiedzą, o co mi chodzi. Z techniką na bakier mieliśmy wszyscy, natomiast najbardziej chyba Arek Głowacki. Sorry, głowa. Najlepszy piłkarz, z którym grałem. Lincoln i Mirek Szymkowiak. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem. Dobry był Zanetti. Mój rytuał przed meczem. Najpierw Voltaren i Red Bull, a później wchodziłem na boisko lewą nogą, zawsze. Najmilsza pochwała od trenera. Kiedyś trener Apoelu Jovanovic powiedział, że jestem piłkarzem, który powinien grać w Manchesterze, a nie na Cyprze. Najlepszy moment w karierze. Najlepszy moment w karierze był wtedy, kiedy awansowaliśmy do Ligi Mistrzów. Szkoda, że nie z Wisłą, a z Apoelem. Na bezludną wyspę zabrałbym oczywiście sprzęt wędkarski. Popisowe danie, które przyrządzę, to zależy, co lubicie jeść. Poleciłbym risotto. Wszystko.